Siema, witajcie, jestem Dariel i witam was w kolejnym odcinku Landmark Bety. Dziś wam zaprezentuję kolejne rozwinięcie jaskiń. Zobaczcie teraz, jak widzicie, w terenach śnieżnych, lodowych. Zobaczcie lodową, powiedzmy, jaskinię. Jedno z nowych narzędzi, które zdobyłem. No i też, jak sami widzicie, też mam nowy strój na sobie. O strojach właśnie wam trochę wam powiem. Ten strój właśnie znalazłem w skrzyni, którą możecie znaleźć w jaskini. I taki strój właśnie posiadam. Mam jeszcze dwa, które dostałem za posiadanie preordera, powiedzmy. Ten już znacie, technologiczny, i tutaj właśnie rzucę może bardziej znany strój, który czasami możecie też widzieć na ekranach ładowania. I może w takim stroju właśnie Explorera pójdziemy w dół. No. Zwracam uwagę na tą jaskinię, ponieważ jaskinie skute w lodzie są po prostu subne rewelacyjnie. Mimo że to są wszystkie rzeczy randomowe, ale sam klimat wejścia tutaj to jest naprawdę coś niebywałego i rzadko spotyka się takie coś w grach. Dobra, tutaj widzimy już zagadkę środowiskową. Czy tam można pójść dalej? Raczej nie, to schodzimy w dół. Tym razem się nie zgubię dzięki mojemu nowemu narzędziu. Jeśli pewnie widzicie na ekranie, możecie już pewnie domyślać, co to jest, ale za chwilę wam pokażę. Dobra, zajmiemy całkiem w dół. Jak widzicie, już w ogóle postaci nie widać, jest zupełnie ciemno i jest naprawdę niewesoło. No i tak samo słyszycie, muzyka została wyciszona, jest taki szum wiatru pomiędzy skałami i jakby były potwory jakieś albo byśmy grali jakiś horror, to nawet byłoby niewesoło. Dobra, tutaj raczej nic nie ma. W jaskiniach, oprócz tego, że możemy znaleźć skrzynię, jest dużo złóż minerałów, które możemy normalnie znaleźć w czasie naszej przygody, ale tutaj są, powiedzmy, o wiele bardziej skupione i o wiele więcej można wydobyć. Tutaj ładny jest widok. Dobra, teraz zobaczycie narzędzi, akcje na narzędzi, ale chyba raczej tak, albo chyba raczej nie. Ok, hack. Hak jest bardzo przydatny w tej lokacji, ponieważ może szybko się wspiąć w górę i bez ewakuacji możemy wychodzić po prostu z jaskini. Tylko oczywiście ja tutaj będę manewrował kamerą i starał się jakoś wchodzić na górę. Nie zawsze to wchodzi, ponieważ linka ma ograniczony zasięg, co jest takie logiczne. Chyba jestem na powierzchni? Nie, jeszcze nie. Bardzo mi się podoba, na przykład, jak się zwisa postać, tak sobie dynda. Gdy wrócę do mojego zamczyska, to pokażę wam jeszcze jeden z motywów, który został dodany. A jest to coś bardzo fajnego. I myślę, że ostatnio można było na to narzekać, że tego nie ma, ale zostało to dodane. Moja postać teraz dziwnie się zachowuje, biegnie w miejscu. Prawdopodobnie się zgubiłem, bo na razie noso się odbiją od ścian, a nic z tego dobrego nie wychodzi. Dobra, tylko tam się podbić pod sufit i jest. Czy to jest to samo wejście? Zejście? Chyba raczej nie. Dobra, jesteśmy w innej, powiedzmy, gałęzi takiej skini. Ukryte przejście. Na 100% będzie to skrzynka, ponieważ jak zauważyłem, gdy po prostu zwiedzimy całą jaskinię, to zwykle na końcu albo na początku możemy właśnie znaleźć skrzynkę i w niej skarby. A skarby są zależne od tego, na jakim tierze odwiedzamy daną jaskinię. Czyli na przykład jeśli gramy na
powiedzmy, wyższym poziomie, tym wyższego rodzaju będziemy dostawać nagrody. I konkretne dla danego regionu surowce. Czyli na przykład, jeśli mamy, powiedzmy, jak na przykład diamenty, powiedzmy, o, żeby już nie wymyślać z głowy, to na pewno te diamenty na tej krainie zdobędziemy w dużych ilościach, większe niż byśmy na przykład wykopali z takiej ziemi. Dobra, tutaj nie będę skopał, bo to na razie nie ma sensu. Chyba się zgubiłem naprawdę. No ale to nie jest szkodzi. Zawsze jest ewakuacja, ponieważ nie spodziewałem się, że będzie jakaś kolejna gałąź. Tutaj widzicie właśnie bugi związane z grą. Ten bug jest akurat śmieszny, ponieważ raz miałem przygodę taką, że po prostu szedłem sobie prostą linią i po prostu wpadłem w taki glitch, że wpadłem od razu do jaskini i parę kroków dalej była jaskinia, skrzynka w jaskini. Także bardzo zabawne, bardzo przyjemne, bo akurat poczuwałem takie skrzynki i surowców znajdujących się tam. Także o wiele lepiej to wyglądało. Dobra, zjedziemy jeszcze trochę kawałek. Może będzie jaskinia kolejna, ponieważ nie spodziewałem się, że w lodowych krainach, biomach to się tutaj nazywa, będą też jaskinie, ale tu właśnie się zaskoczyłem. Muszę mi się akurat zdobyć jakąś kolejną zdobyć, jakąś skinię i pokażę wam też. Jeśli chodzi o mój zamek, ukończyłem go w powiedzmy 90%. Zostały tylko mi meble do wstawienia. I tak już nawet kilka zrobiłem, także myślę, że jest ukończony. I zająłem się claimem numer 2. Tutaj właśnie widzicie, na tym ekranie. Akurat tutaj doładuję konto sobie za pomocą miedzi. I jak sami widzicie, już nie płacę 300 jednostek za jeden claim, tylko już 600, czyli dwa razy więcej, żeby mieć opłacony jeden dzień z góry. Jest to, ma trochę sensu, z drugiej strony raczej nie, ale to już decyzję wam zostawiam. Ja osobiście usunął ten motyw, ponieważ nie każdy ma czas, żeby grać codziennie i albo przez tydzień, żeby po prostu na bieżąco doładować to konto. I jest to dość denerwujące, że musimy to robić. No ale z drugiej strony jest też racja, że takich claimów byłoby setka na jednej mapie i ciężko byłoby cokolwiek zrobić. Tak zresztą było w Alfie, gdzie na takiej powierzchni było po kilka miejsc i po prostu nowi gracze po prostu nie mieli szansy zacząć przygody w tej grze. Dobra, ja tutaj podróżuję dość chaotycznie. Także ja to przewinę i zobaczymy się w kolejnej jaskini. Okej, okay, akurat dużo nie. Długo ta przerwa nie trwa, ponieważ parę kroków i już mamy kolejne wejście. Może was trochę dziwić, że was zanudza tymi jaskiniami, ale to jest dla mnie bardzo fajny motyw. Bardzo lubię właśnie odwiedzać takie niezbadane miejsca w grach i to jest właśnie dla mnie bardzo duża przyjemność po prostu samej eksploracji, ponieważ sama postać dobrze się porusza. Jeszcze ten hack, który bardzo pomaga. Nie jest on tak właśnie dobry jak w na przykład grze Just Cause 2, ale spełnia swoje zadanie i przydałby się celownik naprawdę w tej grze, jeśli mamy hack. To byłoby duże ułatwienie, ponieważ czasami na ślepo trzeba trafiać w niego. A sam hack właśnie zdobyłem w skrzynce, która była w jaskini. Akurat 2 sztuki i trochę się zbugowało, bo tej 2 sztuki mi nie pokazuje. Teraz muzyczka trochę inna. Muzyka jak cały czas na wysokim poziomie. Jaką ciekawostkę, mogę powiedzieć, że autorem muzyki jest człowiek odpowiedzialny za muzykę do serii The Elder Scrolls, Guild Wars 2, Knights of the Old Republic, także znana osobistość. Już nie mogę sobie przypomnieć imienia i nazwiska, bo nie chcę przekręcić, ale fani tych gier na pewno rozpoznają te różne motywy, ponieważ one są dość zbliżone. Akurat jest nasz główny gość,
Skrzynka ładnie się pali. Skarby. Okej, trochę agatu, drewno, kwiatek jakiś, limestone, emblemat i miedź. I obsydian obelisk. Ciekawe. Obsydian obelisk. No to jest element dekoracji, powiedzmy. Emblemat daje nam prędkość poruszania się. Emblematy możemy wsadzić właśnie w... Powinniśmy wsadzić tutaj, ale on się wsadza właśnie w akcesoria. Coś trochę denerwujące, ponieważ tu są właśnie miejsca specjalne właśnie na taką ikonkę. Trochę mnie dziwi, że to, trochę mnie to dziwi, że mamy akurat w tym miejscu. Jeśli chodzi o takie inne rzeczy, to mam właśnie mam miejsce na broń, która będzie kiedyś. Możemy też dawać sobie tytuły, ale to większego znaczenia grze nie ma. Mam jeszcze miksturę znalazłem. Mikstury są dość specyficzne, ponieważ one zwiększają nam statystyki o kilkanaście minut, ale to jak zauważyłem, nie robi dużej różnicy, także nie wiem, jakiś sens wstawiania do tej gry mikstur. Może kiedyś to się przyda. Dobra, ja teraz przywinę i wam pokażę moją. No i dobra, jesteśmy na miejscu w mojej posiadłości. Jak widzicie, już zamek już jest, jak mówiłem, prawie że ukończony. Może brakuje kilka tam rzeczy do wstawienia. Wejdziemy może od tej strony. I wam pokażę na przykład, że stworzyłem takie okno. Bardzo ładne, ale widzę, że akurat jest dziura. Ale to nie ma znaczenia większego. I tutaj właśnie jest tron. Mówiłem, że będzie. I stół. I tutaj jest właśnie kwestia tylko dodania kilku dodatków. I myślę, że ta sala została już zrobiona. W oknach widzicie właśnie też dodatkowe szyby. No i tutaj wchodzimy do powiedzmy części osiedlowej, części miasteczka. Jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądać to miasteczko, ale na razie tak zrobiłem prowizoryczne domki. Tutaj właśnie widzicie domek alchemika z jego ogródkiem. To właśnie fajnie może wyjrzeć przez okno. Jego stanowisko, dodatkowe okna, szyby. Tutaj robiłem właśnie obramowanie z kamieni. Tutaj mamy... O, to są drzwi akurat. A widzicie, cuda. Tutaj mamy domek cieśli z jego stanowiskiem. Moja skrzyneczka zrobiona. Drzwi też tutaj zrobiłem. Ma nad swoją ławkę. Tutaj wykosiłem górę, która po prostu była niepotrzebna. I tutaj domek, który staram się zrobić, ale chyba go zburzę. Jest to domek, powiedzmy, kowala. Tu akurat zrobiłem takie stanowisko na składowisko właściwie rzeczy. A z tyłu za domkiem planuję zrobić, powiedzmy, małe wykopaliska kamieni. I na razie jako tako to wygląda. Jeśli wam się to podoba, to dajcie znać w komentarzach, czy akurat mi to wyszło, ale coś czuję, że nie. No i akurat postawimy ten obelisk. Może tak jako symbol tego odcinka. Może tutaj gdzieś stoję. A nie, tutaj gdzie stoję jest droga. To tutaj nie może być, ale tutaj. I akurat w takim miejscu jest on dość duży, myślałem, że trochę będzie mniejszy. Ale oczywiście, jak znając tą grę, możemy zwiększyć jeszcze nad jego powierzchnię. Bardzo duży. I myślę, że taki pomnik, powiedzmy prowizoryczny, będzie fajnie współgrał z tą wioską. Tutaj mogę jeszcze zrobić, właściwie planuję zrobić mur. To jest fajnie, też fajny widok 3D na to wszystko. Oczywiście to planuję zrobić mur. Tutaj dodatkowe drzwi. Mam nadzieję, że widzicie domyszkę. I tutaj dodatkowe przejście, żeby
moglibyśmy przejść właśnie do wody i tutaj stworzyć jakąś małą zatokę rybacką. A a propos, jeśli mówię o wodzie, to na początku filmu, gdy omawiałem właśnie hack, mówiłem, że jest dodatkowa opcja eksploracji, którą właśnie przedstawiam. Kilka dni temu, albo kilka odcinków temu, mogliście oglądać odcinek specjalny o wodzie, w którym postać chodziła po prostu po wodzie, a w tym odcinku zobaczcie, że już nie chodzi. Możemy po prostu pływać pod wodą albo na wodzie. Jest zrobiona cała gama animacji nowej i woda w tej grze zachowuje się bardzo ładnie. Może jest teraz noc i tego nie widać, ale o, będzie widać, bo się odbija na wszystkie rzeczy, które są wokoło. I widać, że gra, że woda jest przezroczysta bardzo, aż za bardzo. A pod wodą mamy surowce i właściwie nic. Nasza postać wyszła z wody sucha, jak w filmach. Dobra, dziękuję wam za uwagę w tym odcinku Landmark. Zobaczycie kilka nowych ciekawych rzeczy. To, co planuję zrobić z tej serii, dokończyć. I mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, dajcie znać w komentarzach. Wszelkie pytania co do tej gry też pytajcie. I postaram się jak najbardziej wam odpowiedzieć na to. I do następnego odcinka lub do następnego filmu na moim kanale. Cześć i na razie.